Więc mając lat 15 ojciec, a starszy brat 17, poszli do pracy melioracyjnej rzeki Raby. Więc tam oczywiście za opłatą. I postanowili sobie, bo strasznie chcieli właśnie kupić sobie coś takiego, co bardzo kochali, a tego nie mieli pieniędzy na to, żeby kupić. No i za pierwsze pieniądze ojciec kupił gitarę, a stryjek Staszek kupił sobie flecik i aparat fotograficzny. To był konik jego. No się już nie rozstawał się już potem z tym aparatem. I ten aparat fotograficzny przeszedł drogę całą legionową. I fotografie, które są robione przez Stryjka, to tym właśnie aparatem. Ojciec walczył w różnych miejscach. Został ranny właśnie w październiku, przy końcu. I niestety wieźli go aż do szpitala, do Wiednia, bo to była rana szrapnelem. I był przez pół roku tam leczony. Chwała Bogu, kiedy już mógł o lasce chodzić, już nie wytrzymał. Wojenka mu pachniała. Pojechał do swojego pułku czwartego na Wołyń. I tam już się został aż do końca. Obaj bracia, ręka w rękę, noga w nogę, zawsze razem wszędzie byli. Najgorszy bój to był pod Kosniuchnówką na Wołyniu i pod Polską Górą. Po tej bitwie było bardzo wielu poległych, bardzo wielu rannych i na rozkaz Piłsudskiego, wtedy komendanta, zlecił pułkownikowi Roi, ażeby wszyscy żołnierze, którzy są słabowici, ranni, wyczerpani, osiedlili się niedaleko od Kosniuchnówki, w Optowej. To był taki lasek, brzezinki prawie same tam rosły, ale gdzie było mieszkać? Trzeba było coś mieć nad głową, żeby tu zima niedługo by była, bo to już październik, koniec października. No oczywiście wszyscy żołnierze zaczęli kopać doły, opatulać drzewkami, no i robili tak zwane ziemianeczki. Nawet gdzieś niektórzy nawet i szybki jakieś sobie tam stawiali, ale najlepsze to było wejście do tej ziemianki. Ziemianki były na górze, miały swoje niektóre takie rodzaj herbu, rodzaj no, coś takiego, że tu mieszka na przykład rodzina muchów. Mucha na wierzchu przed ziemianką w górze była zrobiona. A ktoś inny miał grzybka, a ktoś inny skowronka. No tak sobie jakoś te młodzi chłopcy, ten czas ciężki, bo to zima, sobie jakoś przeżyli. Żołnierze byli cudowni. Byli rzeźbiarze, malarze, poeci, muzycy. No i wtedy, kiedy zbudowali willę, można powiedzieć, willę, dla dowództwa czwartego pułku, przepięknego orła zrobili, wielkiego, na, chyba ja wiem, na metr, a może wysokości, i cały był zrobiony z łuska. Jak przyszedł maj, już wszyscy byli zdrowi, uśmiechnięci, postanowili, właściwie pułkownik postanowił przyjąć do siebie w maju, 17 maja 16 roku,
podczas wielkiej uroczystości oczywiście kochanego komendanta Józefa Piłsudskiego, dziadka, bo tak nazywali chłopcy legioniści marszałka. Przyjechał. Paru oficerów też przyjechało z innych pułków. No nie było tu dużo, ale to był taki świąteczny nastrój. Wiwaty, piosenki, orkiestra była stworzona nawet przez nie parę osób, która przygrywała melodie żołnierskie, a także i melodie ludowe, podczas których niektórzy żołnierze wywijali obertasy albo kujawiaki. Między innymi także i mój ojciec. No, nie było przecież kobiet, więc opasał się kocem, na górę założył na głowę chustkę, białą koszulę i wywijał obertasy ze swoim kolegą, a obok siedział na malutkiej harmonijce jego kolega i przygrywał. Marszałek Józef Piłsudski, wtedy komendant, był w gronie pułkowników pod specjalnym takim baldachimem zrobionym z czego? Z kocy, z prześcieradeł, no bo przecież to lato było, już maj, ciepło. Ale bardzo, bardzo serdecznie marszałka, a wtedy komendanta uczcili. Bardzo. Szczęśliwi byli i marszałek chyba także, że jego żołnierzyki go kochają.